Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po kolejnym piątkowym spotkaniu pomiędzy Górnikiem Zabrze a Radomiakiem Radom. Remis w Zabrzu, nie oglądaliśmy bramek, co nie znaczy, że nie oglądaliśmy emocji i niestety kontrowersji. Wydaje mi się, że znów Górnik Zabrze został ukarany przez kolegium sędziowskie. Moim zdaniem sytuacja w drugiej połowie, czyli bramka Rafała Janickiego, powinna zostać uznana, a wcześniej dotknięcie jego piłki ręką. No, przede wszystkim ręka była przy ciele, a po drugie uważam, że sędzia Tomasz Musiał powinien nad tą sytuacją się pochylić. Nie chcę jednak tutaj siać jakiejś niepotrzebnej burzy. Daję szansę do wypowiedzenia się Wam. Moje jednak zdanie jest takie, że przynajmniej zinterpretować i podejść do monitora sędzia powinien. Spotkanie, tak jak powiedziałem na początku, było ciekawe i owocowało naprawdę wiele ciekawych momentów. Przede wszystkim Górnik Zabrze z przytupem ten mecz zaczął. Przypominam sobie m.in. świetną akcję Cholewiaka i jego uderzenie wprost w Majchrowicza. Generalnie bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz, jeden z bohaterów na placu. Nie miał co prawda dużo sytuacji do obrony, bo dosłownie to były 4-5 interwencji na przestrzeni całych 90 minut, ale przede wszystkim musiał zachować pełny fokus i koncentrację, bo poza uderzeniem Cholewiaka mieliśmy też akcję Podolskiego. Co prawda Łukasz Podolski pod koniec pierwszej połowy bramkę nomen omen nie trafił, ale było bardzo groźne pod polem karnym. W końcówce meczu zmiennik w tym spotkaniu w barwach Górnika Zabrze, mianowicie Pacheco, przed świetną okazją, kiedy zdryblował kilku piłkarzy Radomiaka w polu karnym i uderzył na bramkę. Majchrowicz intuicyjnie wysunął lewą nogę i gdzieś tam piętką udało mu się ten strzał sparować. Jeżeli chodzi o drużynę z Radomia, no to wiemy, jaka jest sytuacja w klubie. Trener Dariusz Banasik nie funkcjonuje już jako trener drużyny. Ja o tej sytuacji akurat nie wypowiadałem, bo z uwagi braku czasu nie nagrałem na ten temat podcastu, ale uważam, że no jak większość zwolnień trenerów, no jest to sytuacja dość mało poważna. Natomiast jestem też ciekaw, jak będzie wyglądał, powiedzmy, Radomiak w wykonaniu trenera Mariusza Lewandowskiego. No dzisiaj remis bezbramkowy w debiucie, co uważam jest wynikiem dobrym, solidnym, ale wiadomo, o co Radomiak gra, że utrzymanie od kilku tygodni tak naprawdę jest pewne i drużyna na kanwie genialnej jesieni, tę wiosnę, no, ma prawo grać po prostu słabiej, no bo gdzieś te punkty zdobyte w pierwszej rundzie sprawiają, że i tak utrzymanie było tak naprawdę pewne już w styczniu. Mecz generalnie ciekawy, mecz z przebiegiem, powiedziałbym, spotkania, no Górnik przeważał, Górnik dominował, Górnik powinien wygrać. Górnik, który również, no, mówiąc ogólnie, nie gra już tak naprawdę o żadne takie duże cele, ale ostatnie mecze podopiecznych Jana Urbana, abstrahując od tego poprzedniego zwycięstwa z Zagłębiem, no, pokazały, że drużyna ma problem z kreowaniem sytuacji, ze strzelaniem bramek. Dzisiaj tych okazji było mnóstwo, ale osoba w bramce w postaci Filipa Majchrowicza, no, postanowiła zmienić te plany Górnikom, żeby bramkę strzelić. Dzięki, tak to wyglądało w skrócie. Górnik Zabrze 0, Radomiak 0. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania mojego materiału, także do pozostawienia komentarzy, na przykład w sprawie domniemanej ręki Rafała Janickiego. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.